Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam na zapowiedź kolejnych testów, nadchodzących testów sprzętu dla graczy. Będzie naprawdę sporo, będzie się działo, ponieważ dostałem paczkę ze sprzętem od firmy SteelSeries oraz od firmy Rokat. Tak więc dwóch gigantów, dwie firmy znane z wysokiej jakości i uwaga, będzie w końcu klawiatura mechaniczna od SteelSeriesa. I to nie byle jaka, ponieważ ich najnowszy, najbardziej zaawansowany model. Mowa tutaj o Apexie M800. Klawiatura zapowiada się naprawdę niesamowicie i rozpakowanie zobaczycie już niedługo, a recenzję postaram się dla Was zrobić jak najszybciej, ponieważ sam jestem jej bardzo ciekaw. Drugi sprzęt, także nie byle jaki, ponieważ myszka od firmy Rokat. Najbardziej zaawansowana myszka, czyli Rokat Tion. Mysz, którą kilka razy miałem okazję obserwować na targach, chociażby na ostatnich PGA. Bardzo szeroko była tam reklamowana, więc jestem ciekaw, co to cudo tak naprawdę potrafi. Sprawdzimy to sobie oczywiście w akcji, zrobimy dokładne testy, przetestujemy ją pod każdym względem. Myszka oczywiście nie tania, ale naszpikowana najnowszą technologią, laserowy sensor 8200 dpi, no i oczywiście ten niesamowity design od Rokata. A żeby myszkę testowało się jeszcze lepiej, mamy do dyspozycji nową podkładkę, jest to Rokat Taito w wersji Control o średnim rozmiarze. Bardzo ciekawa podkładka, którą już poprzez opakowanie możemy poczuć i warstwę wierzchnią, i warstwę, którą ma od spodu. Tak więc też podkładka zapowiada się ciekawie. Jestem ciekaw, jak wyjdzie w duecie z tą myszką. Tak więc, moi drodzy, już za kilka dni rozpoczynamy rozpakowanie tych sprzętów. Będzie to oglądać, a recenzję postaram się, jak mówiłem, zrobić dla Was maksymalnie szybko. Ceny tych sprzętów sprawdźcie sobie w opisie filmu, a w międzyczasie zapraszam Was także na mojego Facebooka, gdzie wrzucam różne ciekawe newsy, warto go zalajkować, oraz też wchodźcie na mój kanał codziennie, ponieważ codziennie jest nowy film, a jeśli byście czegoś szukali, koniecznie zajrzyjcie do sekcji playlisty. Macie tam setki filmów posortowanych dla Was kategoriami. Tak więc bardzo łatwo znaleźć. W razie czego jest też wyszukiwarka na kanale do poszukania konkretnego sprzętu. Tak więc w tym filmie to było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!